W drugiej części przeglądu zbiorczego marki Tom Ford, marki, która w tym momencie pod kątem dostępności, pod kątem tego, co się dzieje z tą marką, z zapachami po przejęciu marki, można przyjąć, że już mainstream, nie taka nisza, która, że tak powiem, którą to łatkę można było dawać, no, łapkę, przypinkę, no, określenie dla Forda, że to taka nisza w perfumeriach mainstreamowych, gdy na przykład było tylko w Douglasie. Także taka po prostu wtedy odskocznia. Tutaj mamy Oud Minère, ale w sumie nie wiem, na którym zapachu skończyłam w części pierwszej. Nie sprawdziłam, w sumie można było sprawdzić, ale zaraz się zorientuję przeglądając. Oud Minère ja miałam, nawet może dziś trochę jeszcze mam, w dawnej wersji. Oud Minère znowu wskoczył. Natomiast biorąc pod uwagę, jak totalnym porozumieniem jest zapach Café Rose aktualny względem tego, który ja kiedyś miałam dawno temu, gdzie naprawdę była przepiękna róża, gdzie był doskonały balans między różą a kawą, gdzie kawa była, no to podejrzewam, że z Oud Minère będzie podobnie. Jeszcze tylko przypomnę, jakie nuty. Weszłam na stronę anglojęzyczną, tylko że po prostu reklamy na polskiej wersji są po prostu dramatyczne, dramatyczne. W kółko zasypywane jeszcze jakimiś politycznymi, w ogóle nagrałam wcześniej filmik odnośnie kwestii marek, nie kwestii marek, tylko kwestii klimatów, takich dwóch znaczących nurtów w latach 90., takiego klimatu lat 90., niekoniecznie zapachy stricte lat 90., ale ten klimat. Jest tam w kółko reklama z reklamą, tu widzę, że jest lepiej. Także pozostanę w wersji anglojęzycznej. Utłód poznałam klasyczne. Powiem tak, na tyle co ja je pamiętam, to był to dobry zapach, dobrze zrobiony i na pewno nie z tytułowym agarem jako takim dominującym, problematycznym i tak dalej. Dlaczego oni porównują ten zapach? To jest taki zapach, ten zapach znam. One są w sopockim stylu. I jeżeli dobrze pamiętam, chociaż nuty na to nie wskazują, ale tak mi się wydaje po nazwie i tak dalej, że to jest zapach, który ostatecznie idzie w stronę takiej, powiedzmy, drzewno-agarową. Może nie jakąś problematyczną, ale początek miał ciekawy, mówię o tym Spirit of King. W sensie cała ta seria Spirit of King jest taka dosyć podobna do czegoś wcześniej i w ramach na przykład niszy. A ten jakoś miał takie otwarcie, takie charakterystycznie ciekawie, intrygująco, inaczej wieczorowe, więc chyba, że pomieszałam, ale wydaje mi się, że to ten, biorąc pod uwagę klimaty wskazywane, bo właśnie ten owy zapach z ciekawym początkiem Spirit of King, to właśnie później szedł w stronę jednak drzewa. Także kontynuuję i tyle mogę powiedzieć, że właśnie jeżeli porównują ten utwór do jakiegoś Spirit of King, to wiem, że to właśnie ten był taki, który poszedł w stronę ładnie drzewno-agarową, jakoś nie problematycznie agarową, ale początek miał ciekawy, ten Spirit of King, takie otwarcie intrygująco owocowo-wieczorowe, takie trochę owoce leśne wieczorowe, ale takie bardzo charakterystyczne, niekoniecznie coś dublujące taki konkret, bo te inne Spirit of King z tej serii to tak raczej w jakąś stronę już po prostu ogólnie idą. Patchouli poznałam będąc u kolegi perfumowego, ponieważ miał karafkę tego zapachu, chyba że Fort miał różne patchoule. Ładna to była patchoula. Natomiast jest bardzo dużo różnych patchoulowych zapachów. Oczywiście, że te dawne karafkowe Fordy to bardzo dobre parametry, śliwka japońska, ciekawe propozycje. Poznałam te Rose Prick w Eglamour, był tester. Chyba ja te już przewijałam, że mówiłam chyba o nich. A nie, nie mówiłam, bo nie mówiłam nic o Tuscan Leather. Jeżeli chodzi o Tobacco Veni, dla mnie jest to nurt, jakby to powiedzieć, zbyt, może nie wszechobecny, ale taki po prostu już zbyt znany, nie wiem. Totalnie to do mnie nie przemawia. O, Fort ma tuberozę. Ciekawe, w jaką to stronę idzie. Taką raczej słodkawą, ale są też takie trochę surowsze dodatki. Pieprz, zamsz, ale jest też
z dziękiem migdałowym, tonka, czekolada, kakao konkretnie. Do jakiej tuberozy porównują? Podejrzewam, że na pewno porównują do jakiejś. A, właśnie. Warto wspomnieć, że praktycznie chyba trio, czy nawet kwartet, nie wiem, tuberozowych klimatów to ma marka Histoire de Parfum. To w ogóle. Tuberoza taka dosyć zwierzęca i tam jest tuberoza w ogóle owocowa. I ja miałam flakon jednej tuberozy, chyba dwójki. I właśnie ten mój był taki trochę. Może zróbmy inaczej. Dobra, tubereus. Bo czasami to słowo tuberoza różnie jest zapisywane, w zależności od jakiego języka, tylko chciałam się upewnić, jak jest w nazwie Histoire de Parfum. Więc ja miałam flakon dwójki i ona była taka trochę owocowa. Więc może ten zapach mieć na uwadze. A propos jeszcze poszukiwań Eli. I tu widziałam, że jeszcze dopowiadało jakąś tuberozę, ale. Którą chciałam tutaj pokazać, ale. Coś było, ale. Nie wiem, bo coś mi tu dopowiedziało, co już musiałam wspomnieć, ale dobrze, ale wróćmy do Forda. Tuscan Leather, taka skórzane i to w taki określony sposób, dużo jest takich zbliżonych już klimatów, to połączenie, już jak człowiek widzi w nutach malina, szafran i jakaś tam skóra z zamszy, to już po prostu wie, że to będą klimaty Tuscan Leather, których jest bardzo dużo. Których jest naprawdę bardzo dużo. W wielu zapachach można zauważyć wspólną. Cześć, ja dużo takich zapachów poznałam. Te szery różne poznałam, one są wszystkie dosyć zbliżone, w takim sensie, że nawet te słowa są nad wyraz, te wszystkie electric, smoke i tak dalej, po prostu jest też zbyt dużo takich tego typu wszechobecnych klimatów. Zwanie śliwka japońska z moim ukochanym zapachem Toma Forda. Takie piękne nuty, niestety zapach został wycofany. I tutaj, jeżeli wspominają o jakichś bliźniaczych klimatach, to dużo bliźniaczy, które sprawdziłam, to nie jest taki poziom. W ogóle, co oni tu wspominają? Totalnie się nie zgodzę, że feminit są spiszone. Śliwce japońskie, opowiadałam, jest bardzo taka elegancka, surowa, konkretna. Śliwka, cynamon, dym, drewna. Ten zapach bomb parfumach poznałam, ale w Oriental też poznałam. To nie jest coś takiego. Natomiast. Ten zapach Aleksandra, owszem, chyba najbliżej mu z tych wszystkich, co poznałam, do śliwki japońskiej, nieszczęśnie wycofanej z Toma Forda. Shanghai Lily poznałam. Jest to ładna lilia i faktycznie ja ją pamiętam jaką taką dosyć trochę korzenną, niekorzenną, pikantną. Nie ma aż tak dużo na rynku lilii tego typu, bo wskazałem oczywiście jeszcze butikowe Van Cleef & Arpels Liz Karmę, które są fenomenalne. Niestety totalnie nie do zdobycia raczej. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ten dodatek do lilii przyprawowej, to tutaj mamy też oczywiście ten zapach, a ta fenomenalna lilia to jest ten zapach. Po prostu kiedyś miałam, on jest tak nieodżałowany, to jest w ogóle zapach z 2009 roku. Jest on po prostu przecudowny. Mamy lilię, mam różne dodatki, ale mamy pieprz różowy konkretnie oraz cynamon. Ona jest ogólnie taka przepięknie orientalna, przyprawowa i w ogóle arcydzieło, jeżeli chodzi o orientalne, jeżeli chodzi o przyprawy, jeżeli chodzi o lilię, jeżeli chodzi o połączenie lilii z czymś. Tutaj oni porównują i tyle za bardzo z tymi porównaniami. Oj. Proszę teraz na francuskojęzyczną fragrantikę, bo tam się już wyczerpało przeglądanie stron. Zobaczmy dalej, czyli my jesteśmy już na. Już tak, dosyć już daleko, daleko. Z tych poznałam trochę, poznałam dwa. Na pewno to z kadzidłem. Nawet chyba dziś jeszcze mam. Jeszcze jednej, teraz tak się zastanawiam, które. W sensie chyba poznałam trzy. Chyba to Bois i Bohème. To jest dobra seria, natomiast powiem szczerze, że one mi się już nie tyle wszystkie pomieszały, co już trochę nie pamiętam. Chyba najbardziej znam ten z kadzidłem.
nie ma tak naprawdę dużo zapachów, jeżeli chodzi o właśnie kadzidło i zielenie. Powiem tak, te wszystkie cytrusowe różnie. Niektóre lepiej, niektóre gorzej. Klimatów tych już jak. Ta mandarynka taka sobie. Powiem szczerze, to nie są dla mnie wybitne cytrusy, znam lepsze. To neroli są w porządku, ale jest dużo takich zbliżonych klimatów. Strona właśnie klimatów takich mocno optymistyczno-żywo, neroli i tym podobne. Także jakby biorąc pod uwagę ceny, to jest to dla mnie nieporozumienie. Wskazałabym lepsze mandarynki, lepsze generalnie różnego typu cytrusy, także do końca. To jest świetny zapas z 2009 roku. Przepiękny herbaciany jaśmin. Tutaj nuty wskazują na zupełnie inną stronę. To yang, ambra i w ogóle wanilia. Natomiast zapach był przestrzenny, był rzeźki, wręcz wilgotny, powietrze i herbaciany jaśmin. To jeżeli chodzi o porównania do Costume National klasycznych scent jak najbardziej. Tylko właśnie tutaj już mamy takie tutaj właśnie herbata, bergamotka z wydźwiękiem takim w stronę herbacianości, będzie cytrus z takim dźwiękiem herbaty Earl Grey. Bo tak naprawdę to herbata Earl Grey jest aromatyzowana bergamotką, no ale generalnie to pokojarzenie jest owszem, że bergamotka jest skojarzona jako taki cytrus z herbacianością. To jest, jeżeli mówimy o składniku bergamotka, może tak. No i właśnie mamy piżmo, jaśmin. Tych pozostałych nie znam poza White Suede, ale pobieżnie, więc się nawet nie wypowiem. Tutaj jeszcze mamy. Coś z tych róż poznałam, ale znowu to są cały czas takie już nowe Fordy, które po prostu nie ulokowują mi się mocno w pamięci zapachowej. Po prostu z różnych względów. Tutaj chyba poznałam kiedyś Jonquille, ale nie jestem pewna. A jeżeli tak, to bardzo pobieżnie. Znam aromatyczne Bonjour. Te to są w ogóle nieporozumienie. To nie ma nic wspólnego z dawnym Café Rose. Metallic. To jest taki specyfik, jest coś takiego trochę dziwnego, trochę metalicznego, trochę jakiegoś takiego w takim nurcie tych różnych, nie wiem, futurystycznych, niefuturystycznych, Comme des Garçons dawnych i tak dalej. Natomiast są różne inne dodatki, które może i całościowo efekt jakichś takich powiedzmy metalicznych aldehydów psują. Te Ampleur poznałam. O, tu mamy nowe Oud Mineral. Oj, co ja kliknęłam? Oud Mineral. No, ale tak jak mówię, czy coś tu porównują? Porównują do dawnego, tak? Ale czy te porównania są prawdziwe? Zobaczmy, do czego porównują. Bo jeżeli porównują nowe Café Rose do dawnych Café Rose, no to po prostu ktoś chyba nie do końca ogarnia. O, my już też nic nie ogarniemy. Fenomenalny unikat Sahara Noir. Gdzieś jeszcze trochę od koleżanki perfumowej mam. Dekant. Przepiękne. Kadzidło, ciepłe, suche, pyliste, piaskowe, niepiaskowe, bardzo ciekawy zapach. Poznałam Violet Blanc. White Patchouli, bo kiedyś się na mnie układały bardzo z stylu Suah Dillon, Sisleya. Nie wiem, jak by było teraz, ale układały się w taką stronę trochę, powiedzmy, z zaznaczeniem tej miodowości, takiej charakterystycznej dla Suah Dillon, Sisleya. Dajcie znać, jak to u Was z marką Tom Ford. O, w ogóle może przeliczmy na koniec jeszcze, ile zapachów Toma Forda poznałam, więc tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A ja tego chyba żonki ja poznałam. Teraz po dziewięć, jak dobrze liczę. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Po prostu nie poznałam. 15, 15, już nie zapomniałam. Jest brzoskwiniowo jeszcze jakaś po prostu dla mnie wstrząsająca. W porządku zapach, tak bym powiedziała, w porządku. Nie przyczepię się. 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Coś z tych poznam, ale zbyt ulotne, czyli zostawmy bez. 42, 42, 42. Tamtego żonkier, czyli tu nie liczę. 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, chociaż to jest pobieżnie. 50, 51, czyli około 50, powiedzmy, zapachów.